Wieczorem 2 lutego w uroczystość ofiarowania pańskiego mszę świętą odpustową w lwowskiej parafii Matki Bożej Gromnicznej po raz pierwszy sprawowano w holu Kurii Metropolitalnej. Liturgię przewodniczył lwowski biskup pomocniczy Edward Kawa, który również wygłosił homilię. Położony obok kurii kościół seminaryjny pod wezwaniem Matki Bożej Gromnicznej jest zamknięty. Obecnie posiada go wspólnota ukraińskiego kościoła grecko-katolickiego, która udostępniała dominikanom tę świątynię dla nabożeństw o obrządku łacińskim. W listopadzie zeszłego roku grekokatolicy zamknęli drzwi przed katolikami obrządku łacińskiego. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki udostępnił wiernym kaplicę mieszczącą się w kurii oraz hol. Dzisiaj 2 lutego w uroczystość objawienia pańskiego w Lwowie obchodzimy taką szczególną uroczystość w kościele Matki Bożej Gromnicznej na ulicy Wojnaczenka przy archidiecezjalnej kurii. I ta uroczystość jest związana bardzo mocno z kościołem, który jest przy kurii. Niestety, ale dzisiaj mieliśmy tą uroczystość nie w kościele, tylko na korytarzach naszej kurii, dlatego że od 2 miesięcy nie możemy modlić się w tym kościele Matki Bożej Gromnicznej. Jest to sytuacja dla nas bardzo trudna i bolesna, ale cały czas się modlimy i ufamy Panu Bogu, że będzie pozytywne rozwiązanie całej tej sytuacji czy tego konfliktu, który trwa i wierni nasi będą mogli w tym kościele modlić się, uwielbiać Boga i dziękować Mu za wszelkie łaski. Szczególnie dzisiaj w tą uroczystość, ten odpust, było sporo wiernych, którzy przybyli w godzinach wieczornych tutaj do kurii, aby się modlić i widać, że nawet jeśli nie mamy kościoła, to mamy ten kościół żywy. Ludzi, którzy pragną Jezusa, szukają Go i żyją Nim. Dlatego też myślę, że ta modlitwa jest potrzebna i proszę też wszystkich wiernych, tak kościoła łacińskiego, jak i obrządku grekokatolickiego, aby się w tej intencji modlili, abyśmy mogli rzeczywiście w tej świątyni modlić się, uwielbiać i żeby każdy wierny miał prawo na wyznawanie swojej wiary.